Witam Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj jest to 50 faktów o mnie. Jestem świadoma tego, że ten tag był modny na YouTubie chyba ze 100 lat temu, ale dopiero niedawno właściwie zaczęłam regularnie nagrywać i uznałam, że fajnie byłoby lepiej się poznać. I będą fakty jakieś podstawowe, istotne, jak i zupełnie przypadkowe. Mam nadzieję, że miło będzie się słuchać. Nazwa Lo Journal nie była w ogóle przemyślana. Powstała dlatego, że musiałam podać kiedyś na szybko jakiś nick i Lo wzięłam z powieści, którą ówcześnie się bardzo fascynowałam, czyli z Lolity Nabokowa, a Journal z miłości do pisania. Jestem zbyt romantyczna, często zdarza mi się uromantyczniać jakieś rzeczy, słowa albo zdarzenia, które już z samego założenia takie nie są. Uwielbiam chodzić do lumpeksów i praktycznie w każdym jestem w stanie znaleźć coś ładnego. Gdy mam jakieś problemy, lubię uciekać do bezpiecznego świata wyobraźni. Nienawidzę dotykać monet. Zbyt często doszukuję się filmowości w realnym życiu. Nie jestem zbyt punktualna. Na pierwszą randkę z moim chłopakiem spóźniłam się chyba godzinę i nie jestem z tego faktu dumna. Uwielbiam artykuły papiernicze. Kocham halloweenowy kicz. Jestem ponadprzeciętnie niezdarna. Może sprawia, że czuję się wolna, a w życiu bardzo sobie wolność cenię. Staram się zawsze mieć otwarty umysł. Lubię tańczyć. Często oglądam horrory dla rozrywki. Za to filmy o wygasającej miłości często rozkładają mnie na łopatki i długo nie mogę się po nich pozbierać. Wierzę w duchy. Znam zbyt wiele historii kryminalnych, co trochę rujnuje mi życie. Gdy na lekcji polskiego w dzieciństwie każdy na środku sali miał opowiedzieć o swoim największym marzeniu, to ja opowiedziałam o tym, że kiedyś chciałabym napisać książkę i wciąż o tym marzę i mam nadzieję, że w jakiejś odległej przyszłości to się stanie. Uwielbiam gotować, gdy mam dla kogo, ale kiedy mieszkałam sama, to właściwie przez kilka miesięcy żywiłam się głównie mrożoną pizzą z żabki na dole. I też nie jestem z tego dumna. Mam 176 albo 7 cm wzrostu. Uwielbiam różany smak i zapach. Kocham Kazimierz Dolny. Według mnie to najbardziej urokliwe miasteczko w Polsce. Miałam złamane serce. Przywiązuję bardzo dużą wagę do pór roku i ich przemijania. Nic nie daje mi takiej czystej, dziecięcej radości jak pierwszy śnieg. Nigdy nie korzystałam z aplikacji randkowych typu Tinder. Przez prawie 2 lata pracowałam pisząc artykuły o rynku nieruchomości i o wystroju wnętrz. Czekam na koncerty Lany Del Rey po 17 godzin, żeby być w pierwszym rzędzie. I raczej też nie jestem z tego dumna. Nie lubię się opalać. Uwielbiam siedzieć na parapetach i jeśli uda mi się kiedyś wybudować swój własny dom, to będzie tam ogromny parapet, a przy nim biblioteczka i będę przesiadywać tam godzinami. Mimo, że nigdy nie chciałam być aktorką, wystąpiłam w filmie Luna mojej przyjaciółki i to było dla mnie absolutne wyjście ze strefy komfortu, ale podobno wyszło całkiem nieźle i finalnie byłam z siebie bardzo dumna. Nie mam prawa jazdy, ale chciałabym mieć. Uwielbiam, kiedy ludzie opowiadają mi swoje miłosne historie. Kiedyś byłam strasznie nieśmiała, ale wydaje mi się, że po roku spędzonym w Amsterdamie jestem już trochę mniej nieśmiała. W fazie ekscytacji serialem Twin Peaks piłam wyłącznie czarną kawę. Przez kilka lat moje życie towarzyskie właściwie nie istniało, ale teraz już chętnie wychodzę z domu. Zdarza mi się tęsknić za czymś, co wciąż trwa. Kremuję dłonie kilka razy w ciągu godziny i robię to jakoś od 10 lat, a kiedy nie mam przy sobie kremu do rąk, to serio panikuję. Kocham podróżować, ale panicznie boję się latać i zawsze, kiedy wsiadam do samolotu, to żegnam się z życiem. Chciałabym być jak postać z filmu Tima Burtona, niestety w prawdziwym życiu często dużo bliżej jest mi do Bridget Jones. Od wielu lat marzę o tym, aby kiedyś zobaczyć wieloryba. Moje serce jest rozdzierane przez Amsterdam i Warszawę. Lubię oglądać mecze NBA z moim chłopakiem, chociaż na początku robiłam to tylko po to, żeby mu się podlizać, ale finalnie sama się w to wkręciłam, a moja ulubiona drużyna to Milwaukee Bucks. Ostatni rok spędziłam w Amsterdamie, ale jeżdżenie rowerem wciąż nie jest moją mocną stroną i też nie jestem z tego dumna. Przez ostatnie kilka lat wymyślałam i kręciłam wiele filmów, ale przez jakiś brak wiary w siebie ich nie publikowałam.
Bardzo lubię pracować z dziećmi, chociaż podobno nikt mnie o to nie podejrzewa. I to już wszystko na dzisiaj, było mi bardzo miło. Dajcie proszę w komentarzu znać, czy jakakolwiek moja cecha, jakikolwiek fakt o mnie pokrywa się z waszym, dlatego że często jest tak, że gromadzę tu ludzi podobnych do mnie i miło byłoby mi o tym przeczytać, więc jeśli coś tam się zgadza, to napiszcie o tym w komentarzu. A na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się w kolejny czwartek tutaj na kanale i dziękuję za waszą obecność. Do zobaczenia.